Obawialiśmy się o różne rzeczy. Okazało się, że udało się stworzyć wspaniałą jednostkę. Doskonale pływa po Wiśle. Jesteśmy, mogę powiedzieć, z wielką dumą. Pierwszą taką ekipą, my to wszyscy, którzy pływaliśmy tą jednostką, którą wygrzebywaliśmy z mułu, ściągaliśmy z wilków, walczyliśmy z wiatrem. Jesteśmy pierwszą ekipą, której jest dane po tylu latach od nowa spróbować, jak się dawniej pływało takimi sztucami. Nabywamy bezcenne doświadczenie i tym doświadczeniem się chcemy dzielić z wami wszystkimi. Teraz odpalam szampana za drewno na wodzie, żeby się nie rozeschło. Zapraszam wszystkich na symboliczną lampkę. Rzeki są organizowane przez kolektyw Matki Polki na Wyrębie. Matki Polki na Wyrębie powstały w momencie, w którym w zeszłym roku pod wpływem prawa Lex Szyszko były wycinane w Polsce masowo drzewa. Zajęłyśmy się tym tematem i byłyśmy jednym z organizacji, z ludzi, którzy pokazali też taki głos zwykłych obywateli. W tym roku tematem, który bierzemy na wokandę, to są rzeki. I ponownie nasza intencja wychodzi od tego samego punktu, czyli od naszych dzieci. Robimy protesty, happeningi, staramy się działać na rzecz dzikiej przyrody, dlatego że myślimy o przyszłych pokoleniach. O naszych dzieciach, o ich dzieciach, o tym, że to są inwestycje, które nie da się odwrócić w 5-10 lat, tylko one potem skutkują następnym pokoleniom. I to jest cel akcji Siostry Rzeki, aby to, co my mamy, czyli ten skarb Wisły, Bugu, Odry, wielu innych pięknych dzikich rzek, pozostał dalej w takim stanie, jak to jest obecnie. Żebyśmy się uczyli od Litwy, która jest państwem tuż obok nas, a który ponad 100 swoich rzek objął prawem zakazu regulacji. Żebyśmy szli w stronę Szwajcarii i Austrii, która w tym roku podpisała porozumienie o tym, że Ren, który do tej pory był regulowany, ma wrócić do naturalnej formy, ponieważ jest to bezpieczniejsze dla ludzi i powódź wtedy jest łatwiejsza do opanowania przez człowieka. I tymi państwami chcemy się kierować, aby to, co my mamy tu, teraz, było w takim stanie, jak jest, albo jeszcze lepszym, przekazane naszym dzieciom.
Dar Mazowsza, nasz Daruś, ma już roczek. Dla człowieka to jest w sumie niedużo, ale dla takiego statku to już jest całkiem sporo, żeby przeżyć bardzo dużo fajnych przygód na Wiśle. Płynęliśmy po głębokiej wodzie, po płytkiej wodzie, czołgaliśmy się po miliznach, schodziliśmy z wilków, uderzaliśmy w kamienie i okazuje się, że jest to łódź, która doskonale pływa po Wiśle. To jest królowa polskiej tradycyjnej żeglugi, Szkuta Wiślana. I to jest faktycznie jednostka, która się doskonale sprawuje. Ta rzeka płynie dla niej i ta jednostka płynie dla tej rzeki. I byleby nam tylko dali pływać po tej rzece, byleby jej nie niszczyli, byleby nie budowali takich podpiętrzeń jak pod Kozienicami, byleby nie rujnowali tak szlaku jak przy budowie mostu południowego i wtedy wszystko będzie w porządku. Dar Mazowsza pływa i pływać będzie, bo wiemy, że Wisła jest dla płaskodennych, drewnianych łodzi i to są łodzie, którymi się pływa tak jak super po prostu pojazdem. Wolno, statecznie, z powagą, a jednocześnie z niesamowitym fanem i z dużą dozą zabawy. Ta rzeka płynie dla nas, a my dla niej żyjemy. A przeprawa przez most południowy trwała w sumie tydzień. Tydzień ryliśmy się przez kilometr kompletnie nieżeglownego szlaku, zagrodzonego zakazami, rozbitego przez budowę mostu, przez niechlujne po prostu zarządzanie szlakiem wodnym, właściwie brakiem zarządzania. Zostaliśmy skierowani w boczną Łachę i tam walczyliśmy przede wszystkim z bardzo niską Wisłą. Dopływ wody do tej bocznej odnogi rzeki, do tej Łachy był zamknięty i to myśmy musieli wykonać cały system podpiętrzeń i system takich przepustów wody, żeby móc się po prostu tamtędy przedostać. Podpływa właśnie druga łódź, która nam zawsze towarzyszyła. Rafał Łapiński na swojej jednostce. Za nami płyną jeszcze kolejne jednostki. Przed nami płynie Zuchwała. Płyniemy sobie wspólnie i świętujemy po prostu to niesamowite, piękne święto, kiedy potwierdza się, że po prostu te nasze łodzie mają sens i to, co robimy, jest naprawdę fajne. Takie inicjatywy jak Siostry Rzeki, one są po prostu potrzebne. One zwracają uwagę na to, że na rzekę nie można patrzeć tylko pod jednym kątem. To jest rzeka dla ludzi. To jest rzeka również dla zwierząt, dla wszelkiego rodzaju żyjątek. To jest ta historia nasza i na to też trzeba bardzo zwracać uwagę. Nie można jej tylko i wyłącznie traktować jako kanał żeglugowy albo traktować jako ciek wodny, z którego można czerpać bez ograniczeń wodę. My o ten ciek musimy dbać i nie możemy go nigdy nazywać po prostu kanałem. To jest rzeka płynąca i musimy do tego życia, do tej żywej rzeki podchodzić z niesamowitym respektem i z bardzo dużym szacunkiem, z atencją również do przyszłych pokoleń, które również muszą korzystać z tej rzeki.